Afera taśmowa w Dolnośląskiej Platformie Obywatelskiej. Nawet to jest, wiesz, twoja propozycja. Brakuje pieniędzy na staże dla bezrobotnych. Tutejszy urząd nie będzie organizował takiej formy pomocy. Jest wtorek, 29 października, Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. Bohater ujawnionych wczoraj taśm prawdy Edward Klimka pracuje od kilku tygodni w KGHM, ujawnia portal lubin.pl. To radykalnie zmienia odbiór ogólnopolskiej afery z lubińskim posłem Norbertem Wojnarowskim w roli głównej. Pojawia się nowy wątek i nowe pytania. Niewykluczone, że celem zakrojonej na szeroką skalę medialnej akcji ma być doprowadzenie do unieważnienia wyborów na szefa Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej i powrót do gry Grzegorza Schetyny oraz jego lubińskiego poplecznika Piotra Borysa. Wielce prawdopodobnym jest, że Edwardowi Klimce pracę w KGHM załatwił Tadeusz Borys, prywatnie wujek Piotra Borysa, europarlamentarzysty PO. Znane już całej Polsce nagranie opublikował Newsweek. Poseł z Lubina Norbert Wojnarowski namawia innego działacza lubińskiej PO Edwarda Klimkę, by ten oddał swój głos na Jacka Protasiewicza w wyborach na szefa Dolnośląskiej Platformy w zamian za stanowisko w KGHM. Wojnarowski w wydanym oświadczeniu twierdzi, że nigdy nie składał w czyimkolwiek imieniu jakichkolwiek obietnic, nie prowadził też nigdy rozmów w imieniu Jacka Protasiewicza. Tym samym zaprzecza temu, co zostało nagrane. Jacek mnie poprosił o spotkanie z paroma ludźmi, dzisiaj tam jeszcze mam parę osób. Okay. Jacek powiedział, że może, jeżeli trzeba, zaproponować pomoc. Żebyś wiedział, ja i tak ma szansę wspomniała firmę, ja się nie sprzedałem Jackowi, natomiast uważam, że Jacek ma szansę prowadzić platformę w tym kierunku. I dlaczego? Bo nie będzie się interesował regionem, on będzie wystarczał. I może nam tutaj porozmawiać. Myślę, że Jacek jest w stanie pomóc pracą. Z nagranej rozmowy wynika, że Edward Klimek nie był przekonany co do kolejnych obietnic Norberta Wojnarowskiego. Norbert, to jest, wiesz, twoja propozycja. Ja z tobą rozmawiałem przez rok czasu, wiesz. Dużo mi nie obiecywałeś, a spełzło to wszystko na nic. W wydanym dziś oświadczeniu Edward Klimek pogrąża nie tylko posła Wojnarowskiego, ale także zarząd KGHM. Twierdzi, że w godzinę od spotkania z lubińskim posłem zadzwonił do niego jeden z wiceprezesów KGHM i wyznaczył spotkanie na 2 dni po zjeździe. Nie wspomina ani słowem o tym, że niedawno zatrudniony został w spółce Polmieć Trans należącej do KGHM. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal lubin.pl, pracę w Polmieć Trans miał Klimce zlecić zatrudniony tam Tadeusz Borys, prywatnie wujek Piotra Borysa, europarlamentarzysty z PO. Temu ostatniemu praktyki związane z obsadzaniem stanowisk w spółkach państwowych i tak zwane koleżeńskie oraz rodzinne przysługi nie są obce. Kiedy był wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, Fundacja Civis Europe, której skarbnikiem była jego żona Marzena Kraus-Borys, otrzymała gigantyczną, bo 5-milionową dotację z funduszy europejskich, które przyznał właśnie Urząd Marszałkowski. W 2008 roku żona Borysa weszła w skład Rady Nadzorczej zależnej od KGHM spółki, jednak po interwencji Gazety Wyborczej z tej funkcji zrezygnowała. Przewodniczący Lubińskiej Rady Powiatowej Platformy Obywatelskiej Piotr Borys milczy. Nie tylko my bezskutecznie próbowaliśmy się do europarlamentarzysty dodzwonić. Przepraszamy, nie możesz pozostawić tym razem wiadomości, ponieważ skrzynka odbiorcza jest pełna. Prosimy spróbować później. Dziękujemy. Wybory na Dolnym Śląsku ważyły się każdym głosem. Ostatecznie w drugiej turze głosowania z Grzegorzem Schetyną wygrał Jacek Protasiewicz stosunkiem głosów 205 do 194. Po publikacji nagrania nie wiadomo jednak, czy wybory nie odbędą się ponownie. Bezrobotni z Lubina mają coraz mniejszą szansę na odbycie stażów w tym roku. Nie ma bowiem pieniędzy, które na ten cel z rezerwy przekazuje Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Eksperci są zgodni, że staże poprawiają sytuację szczególnie młodych osób na rynku. Zdobywają oni doświadczenie zawodowe, którego nie daje im szkoła. Stażyści nawiązują też kontakty, które mogą procentować, jeśli nie zostaną zatrudnieni przez firmy, w których odbywają staże. Dokładnie rok temu mieszkańcy z powiatu lubińskiego byli w trakcie odbywania stażów dzięki przekazanym w sierpniu środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Niestety szansa na rozpoczęcie stażów dla osób bezrobotnych w tym roku jest już bardzo niewielka. W tym roku już tutejszy urząd nie będzie organizował takiej formy pomocy dla osób bezrobotnych ze względu na to, że nawet gdyby jakieś pieniążki zostały uruchomione w ramach rezerwy ministra, trzeba je wydać w tym roku, a z ustawy wynika, że staż musi trwać
trwać minimum 3 miesiące, tak więc nie ma możliwości już takich, teoretycznie już ten staż jest niemożliwy do odbycia w tym roku. Nawet jeżeli pieniążki w tym roku zostaną uruchomione w ramach rezerwy ministra, będą one mogły być skierowane na inne formy wsparcia. Wówczas pieniądze mogłyby trafić na przykład dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że rezerwy ze środków ministra zostaną jeszcze uruchomione, mówi szefowa lubińskiego PUP-u. Dodaje, że dopiero w grudniu urząd zacznie kierować część zainteresowanych osób na staże. Od tego miesiąca można bowiem zaciągać zobowiązania finansowe na rok następny. Staż przyznany od grudnia wypłacany jest w miesiącu styczniu i tu mamy ograniczenia finansowe, bo każdy dyrektor Urzędu Pracy nie może przekroczyć pewnego limitu, angażując środki nowe. Minister pracy w lipcu złożył wniosek o odmrożenie 500 milionów złotych z rezerwy Funduszu Pracy, które miałyby zostać przekazane urzędom na wsparcie bezrobotnych w czwartym kwartale 2013 roku. Ministerstwo Finansów do dziś nie rozpatrzyło jednak wspomnianego wniosku. Nowe progi zwalniające zostaną zamontowane w Lubinie, istniejące przejdą natomiast modernizację. Miasto wyda na ten cel 47 tysięcy złotych, prace zostaną wykonane m.in. na osiedlu Przylesie i Ustroniu 4. Mimo systematycznych napraw prowadzonych nawet kilka razy w roku, część spowalniaczy w mieście wymaga całkowitej wymiany. W Lubinie jeszcze w tym roku przybędzie 12 progów zwalniających. Co roku przeprowadzamy kontrolę istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. i progów. Progi zbudowane są w ten sposób, że są przykręcane do nawierzchni jezdni i po prostu po jakimś czasie się zużywają. Niektóre elementy nawet ulegają takiemu uszkodzeniu, że należy je wymienić. Najwięcej progów zwalniających znajduje się na drogach osiedlowych, gdzie ruch jest mniejszy, ale często porusza się po nich młodzież i dzieci. W tych miejscach kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu i zwolnić do 20 km na godzinę. Lokalizacja progów uwarunkowana jest przepisami związanymi ze znakami drogowymi. Jest taka instrukcja o znakach drogowych i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, która mówi nam, gdzie takie progi możemy montować. Naprawa i wymiana progów kosztować będzie miasto 47 tysięcy złotych. Prace będą prowadzone m.in. przy Wrzosowej, Legnickiej i Asnyka, a także na wniosek rodziców z przedszkola nr 5 w okolicach Orzeszkowej. W Lubinie powstaną również azyle drogowe, czyli sztuczne wyspy zamontowane przy przejściach dla pieszych, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo na drodze. Pojawią się m.in. przy Szpakowej i Wyszyńskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.